Zapraszamy na kabaret w wykonaniu Wojciecha Gnata, Patryka Sochala i Marcina Wójcika. Kurna, Marek, rozumiesz, ja ciebie tak strzyka w tym kręgosłupie. Ty, Marek, popatrz, ile ludzi do MOPS-u przyszło. Ja nie wiedziałem, że w tym mieście mamy tyle patologii. Ty, popatrz, poznaję tych przy stole. Stali na promocji dorsza w Tesco. Jak hit stoi. Dobra, Marek, powiedz mi, po coś ty mnie do tego MOPS-u przyprowadził? Bo staramy się o ten dodatek mieszkaniowy, nie? No dobra, dobra, ale po co ja ci jestem potrzebny? Bo żeby dostać taką kasę, no to trzeba przyjść z żoną. Marek, czy ty chcesz, żebym ja był babą? Ja? Sam jest alfa? Marek, ja jestem tak męski, że będę inspiracją dla Kai, gdyby ta testosteron. Nigdy nie będę babą. Postawię ci flaszkę. Dobra. Ale jak cię ktoś pytał, to masz na imię Brunhilda. Brunhilda? Twoja żona ma na imię Brunhilda? No tak, przecież ci mówiłem, że mam w domu Brunhildę. Marek, to ja myślałem, że taka choroba. W zasadzie jest. Brunhilda? To gdzie byście się poznali? Na Oktoberfest? Nie czekaj. Brunhilda, to już bardziej melodyjne jest tego słowo liszaj. No dobra, ale będziesz tą moją żoną? To samo świadczyny? Tak, potraktuj to jako oświadczyny. Ale romantyk siebie, oświadczyłeś mi się w MOPS-ie. No dobra, ale będziesz moją żoną, czy nie będzie? No może będę, może nie. No dobra, to chodź, bo nasza kolej. Wiesz, no co, tak stój. Marku? Ja nie mam się co ubrać. Co, tak ci do tego rzędu? A po co to tak? Zacznij ładnie wyglądać, nawet w ciuchach z impeksu. Przepraszam bardzo, co za tą chusteczkę pożyczyć? O, proszę, już. Tata ma mi? Jeszcze torebka! Dziękuję bardzo, super, śliczna torebka. Proszę. Nie mamy całej wieczności! Wiesi, bo krysy dostaje. A wiesz, że mi jakoś tak dziwnie brzuch boli? Ładnie. Tylko załóż. Zdało. Co się stało? Nic, zostaję w pokoju! Czy ty przypadkiem nie masz focha? Nie, nie mam focha. Co to miało znaczyć? Załóż tak, żeby cię nie obciskało. Czy ty sugerujesz, że ja jestem gruba? Wiesz, nie jesteś gruba. Widzisz? A ten panu się podobał. Cały czas patrz się na moją głupę. Wiesz, od 3 minut jesteś moją żoną, a już mam cię dostać. O, proszę bardzo! Powiem im wszystkim, wyjdź do siebie. Ale co? Masz kogoś? Tak, mam durnego kolegę. Skończyłeś już? Może skończyłem, może nie. No dobra, to dobra. Mam tu wniosek. Spójrz. Marek, no ale co się tu pozaznacza? No to co trzeba? Marek, jak ty chcesz dostać, już okazję, to ty zaznacz wszystko. Tu jest moc, im gorzej, tym lepiej. Dobra, to. Hej, koleżko, co chodzi pierwszy po schodach? A proszę bardzo. To nie wypadek, tylko stłuczka była. Dogadaj się z kierowcą. To z maszynistą się dogadaj. No jak z maszynistą? Co ty zrobiłeś? Halo, nie rozłączaj się, halo! Dzień dobry. Dzień dobry. My po ten dodatek mieszkamy. Słucham! No co? Nic, to my może kiedy indziej. Co kiedy indziej? To jest nasza szansa. On jest teraz osłabiony, wracaj tu. Pan Marek? Tak. Pani Brunhilda? Tak, ale mogę mi mówić w buniu. No to dzięki. Proszę. Buniu? No w torebce ma. A w torebce, no nie pomyślałam. Ale mam burdę. No daj mi całą wiedzieć, a może coś znajdę. I szukaj mnie. Złatnie zakonano twoje oczy. No śminka, kurna! Śminka! Śniowa, takiej nie miałam! No nie wiem, no co ja tam jeszcze wzięłam? No, telefon wzięłam! Stacjonarny! Przyjdź na koło! No to wiem, starałam się Państwu o dodatek mieszkania.
Jezusa wyjeździe. Zasiłek okresowy. Zasiłek rodzinny. No i na wyprawkę szkolną na Mateuszka. A ja mam napisane, że Mateuszek ma 24 lata. To chyba najwyższy czas, żeby poszedł do szkoły. To się szanuje. Tak. A co to jest ta pomoc w naturze? Bo ja bym chciała dwa razy od pana... Pani Brudzinka! Buziu! O, proszę wybaczyć. Mam teraz te trudne dni. Bolą mi jajniki. Dobrze, co my tu mamy? Zasadzili państwo ubóstwo. Potworne! Proszę panu, nas w domu to jest takie ubóstwo, że nawet bida przestała piszczeć. Proszę pana. U nas w domu panuje taka atmosfera, że nam się właśnie te karaluchy mieszają. Tragedia. Sieroctwo. Potworne. Wychowywano Wilczyca. To jest niedorzeczne. Niedorzeczne to jest to, że pomagał jej ryś. Pamiętam, jak do niego wołałam. Hej! Ryszard! Ryci! Ryniu! No ale on mi odpowiada. A dlaczego? Bo był rysiem, debilu. A co chodzi? Miażdżący, proszę pana, u nas w domu się tak pije, że na święta dostajemy kartki z podziękowaniem od polmosów. Narkomania? Miażdżąca. Po ostatniej imprezie Marek spalił dywan, a potem wciągnął pani prowy. Tak było. Coś tam było. Bezdomność? Masakryczna. Proszę pana, my, 16 osób, mieszkamy w starym kartonie po telewizorze. To może być ciasno. No, szczególnie, że to plazma była. A pani Bunia, co tak zamilkła? Proszę pana, ja to w szoku jestem. Pierwszy raz po tatem stoję. Już dobrze, kochanie, chodź. No, ale mówię, że widzisz pan, to ja do życia. To małżeństwo spada się na pana oczach. Jakaś przemoc w rodzinie? Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Tak. To jest taka przemoc. To jest dopiero gra wstępna. Pani nie wie. A chciałeś by mali o równouprawnieniu? Proszę z mnie zaczynać. To feministka. Tak, ja jestem taką feministką, że nawet sikam na stojąco. Taka we mnie maciora. Do domu z pustyni. Nie wiem jak ty, ja do domu z pustymi rękoma nie wracam.